Leszczyńscy policjanci podsumowali tegoroczny sezon letni nad wodą. Dobra wiadomość, nikt nie utonął. Na listach Koalicji Obywatelskiej do Sejmu jest wiele aktywnych kobiet, a w 100 postulatach programowych potrzeby kobiet zajmują sporo miejsca. Mnóstwo wydarzeń odbywa się w związku z aktywnym obywatelskim Lesznem. Na ulicy Leszczyńskich stanęła ławeczka miłości, radości i pokoju. O przełamywaniu barier i seksualności osób niepełnosprawnych rozmawiano podczas warsztatów zorganizowanych w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. Maciej Mizgalski, dyrektor Teatru Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Kultury, zapowiedział nowe sezony w instytucjach, którymi kieruje. Zapowiada się dużo wydarzeń. OSP Leszno Gronowo zaprasza młodzież do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Straż Miejska zaprasza w niedzielę 17 września na ekologiczny piknik rodzinny na Placu Zabaw Rojberkowo na Zatorzu. Rozśpiewanym spektaklem dla dzieci Teatr Miejski rozpocznie sezon 2023-2024. Max Czorny, adwokat i pisarz, autor ponad 50 bestsellerowych tytułów, spotkał się z czytelnikami w bibliotece w Śmiglu. Max Kowanek z Polonii 1912 Leszno ma za sobą doskonały sezon. Jego zwieńczeniem jest wywalczone w Stambule Mistrzostwo Europy Juniorów w kickboxingu w formule Full Contact.